gorzelzba, przyczyny, objawy, leczenie. Zgorzelzba to potoczne określenie na zgorzel miazgi. Zgorzelzba to choroba miazgi zba, zapalenie miazgi zba, która nie tylko jest przyczyną cikreskaliwego bólu, ale mokreska stanowite kreska powa kreska nezagro kreska nie dla zdrowia. Jakie jest przyczyny i objawy zgorzelizba? Jak przebiega leczenie? Zgorzelzba mokreskę ale nie musi dawa dolegliwości bólowych. Zgorzel miazgi zapalenie miazgi zba, czyli potocznie zgorzelzba wymaga szybkiego rozpoznania i wdrokreska enia prawidłowego leczenia. Zgorzel to jest stan, w którym dochodzi do rozpadu gnilnego tkanek w kreska lwym organizmie. Rozpad gnilny uwarunkowany jest obecności bakterii. Martwa tkanka stanowi doskonałe miejsce do rozwoju mikroorganizmów, szczególnie tych niewymagających tlenu do swojego rozwoju. Czynnikami niezbędnymi do powstania procesu gnilnego jest obecność martwej tkanki, odpowiednia wilgotność oraz temperatura, a tak kreska i obecność bakterii odpowiedzialnych za rozpad gnilny martwych tkanek. Zgorzel mokreska rozwin sipka kreska dej lokalizacji ciała ludzkiego, majcej kontakt ze diatem zewnętrznym między innymi sipko w bokach skórnych, na przykład w przebiegu stopy cukrzycowej, w jelitach czy pebucach. Przyczyny zgorzelizba tkanki twarde zbów to jest szkliwo i zbina ochraniaj, znajdujce się w ich wnętrzu. Kreska lw tkank zba tak zwany miask. Pomimo tej ochrony w niektórych sytuacjach dochodzi do martwicy miazgi. Przyczyn tego stanu mógłby patologiczne bodźce od dziabójce nazbę. Najcz, ciej martwica miazgi rozwija się w wyniku choroby próchnicowej zba. Próchnica jest chorob bakteryjn, w przebiegu której dochodzi do niszczenia zmineralizowanych tkanek zba przez kwasy produkowane w procesach metabolicznych mikroorganizmów. Pocztkowo, gdy ubytek próchnicowy jest niewielki, toksyny bakteryjne przenikają w kierunku miazgi, powodujące jej podrakreskanienie i rozwój stanu zapalnego. W pocztkowej fazie jest to zjawisko odwracalne, które po usunięciu bodźca drakreskanicego, w tym przypadku po opracowaniu i wypełnieniu ubytku próchnicowego, ustępuje. Je kreska eli nie zastosuje się odpowiednio szybko prawidłowego leczenia, zapalenie stopniowo przechodzi do fazy nieodwracalnej, a następnie dochodzi do obumarcia miazgi. W rodowisku jamy ustnej, dukreska a wilgotno, odpowiednia temperatura, martwa tkanka szybko zostaje zainfekowana bakteriami gnilnymi. Miazga szybko traci swój prawidłowy wygląd i staje się szaro-brunatn, bezpostaciow mas o bardzo nieprzyjemnym zapachu. W procesach metabolicznych bakterii oraz podczas rozpadu tkanek powstaje wiele silnie toksycznych związków chemicznych, szkodliwie oddziałujących na organizm ludzki m.in. kadaweryna, putrescyna, neurydyna. Główny grup bakterii odpowiedzialny za powstawanie zgorzelizba SGM silnik, bakterie beztlenowe. Pocztkowo zgorzel mokreska obejmowa tylko CZ miazgi, na przykład. Miazg znajdujce się w jednym z kanałów korzeniowych? W takiej sytuacji miazga nie obita rozpadem zgorzelinowym mokreska pozostawa kreska lwa, ale znajduje się w stanie zapalenia nieodwracalnego.
Zgorzel miazgi mokreska e rozwija siwu zbienie dajce kreska adnych wyraznych objawów. Bezobjawowym przebiegiem charakteryzuj si szczególnie te przypadki zgorzeli, w których komora zba pozostaje szeroko otwarta. U mokreska livia to swobodny odbyw toksycznych zwisków do jamy ustnej. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy zgorzel zba rozwija się przy zamkniętej komorze lub z jakich przyczyn komora zostanie zamknięta, np. z powodu zalegających resztek pokarmowych. Narastające cinienie w jamie zba powoduje dolegliwości bólowe. Ból opisywany jest przez pacjentów jako samoistny, ostry, pulsujący CZ100 promieniujący w kierunku ucha lub skroni. Ból ma charakter rozlany, CZ100 chory nie jest wskaza konkretnie, który z zbów jest przyczyn dolegliwości. W jamie ustnej mokreska E widoczny bez ubytkiem sigajcy miazgi. W ubytku widoczne szarobrunatne masy. Zb przyczynowy w wielu przypadkach ruch kreska nisi kolorem od reszty uzbienia. Staje się ciemniejszy, przybiera barw szar lub BRZOW. Zgorzeli towarzyszy uci kreska liwy, przykry zapach z ust. CZ100 pacjenci ZG basza i tak kreska E nieprzyjemny posmak w ustach. W przebiegu zgorzeli miazgi niemal zawsze zapalenie obejmuje tkanki znajdujące się wokół wierzchopka korzenia. Powoduje to uczucie wysadzenia zba z zbodobu, uczucie za wysokiego zba, a tak kreska E badan przez lekarza stomatologa bolesno-opukow. Na ZDJ-ciu rentgen, wykonanym w gabinecie stomatologicznym, widoczny mokres KEB rozległ był ubytek sigajce miazgi. W przypadku zaawansowanego stanu zapalnego tkanek okobowierzchopkowych lub formującego siropnia okobowierzchopkowego na ZDJ-ciu radiologicznym widoczne będzie przejanienie w tej okolicy. W przebiegu zgorzeli zba mok pojawia się objawy ogólne takie jak podniesiona temperatura ciała czy zbe samopoczucie. Zgorzel miazgi, leczenie i zapobieganie. W przypadku rozpoznania zgorzeli miazgi konieczne jest wdro kreska E niewbaciwego leczenia. Je kreska elizbę nadaje się do leczenia zachowawczego, podlega on leczeniu endodontycznemu. Jest to leczenie wieloetapowe i wymagające czasu. W początkowym etapie zaka kreska ona miazga zba zostaje usunięta, a system kanabowy dogładnie oczyszczony i zdezynfekowany. Mokreska E okaza się konieczny za bokreska E nieopatrunku do kanabów na jaki czas. Po tym etapie odpowiednio przygotowane kanaby zba zostaj wypełnione specjalnym materiałem, najcz, ciej u kreska lwana jest w tym celu gutaperka. Je kreska eli system kanabowy zba zostaw prawidłowo wypełniony, nale kreska y odbudowa zniszczony procesem próchnicowym koron zba. W zale kreska noci od zniszczenia zba wymagana jest zachowawcza lub protetyczna odbudowa tkanek twardych. Niestety, leczenie endodontyczne osób dorosłych podlega refundacji przez NFZ tylko w odcinku przednim, to jest od KABA do KABA, pozostałe zby trzeba leczy na własny koszt. W przypadku, gdy leczenie endodontyczne z jakich przyczyn nie mokreska E został wykonane lub ilo pozostałych tkanek zba nie wystarcza, aby go prawidłowo odbudowa, wskazany jest zabieg chirurgiczny. Najcz, ciej zbę usuwany jest w caboci. Mokreska E tak kreska E został rozwa kreska ony zabieg chemisekcji lub radisekcji.
Zapobieganie zgorzelizbów polega na wczesnym rozpoznawaniu i leczeniu stanów zapalnych miazgi. Niewątpliwe profilaktyka próchnicy, wizyty kontrolne u dentysty oraz wczesne leczenie ubytków próchnicowych pozwoli uniknąć groźnych powikłań. Zgorzelizba, powikłania zgorzelizba jest spowodowana jest infekcji bakteryjnej. Mikroorganizmy z miazgi zgorzelinowej przez otwór wierzchopkowy dostaj się do organizmu powodujące wiele zagrożeń. W przebiegu zgorzeli miazgi mokreskae dojdzie do formowania ropni, pocztkowo zlokalizowane esone w obrębie koci tzw. Wraz z ubywem czasu rozprzestrzenia się on na S7 tkanki twarzce, czasem znacznych rozmiarów, ropnie zbopochodne. Takie ropnie stanowi zagrożenie nie dla zdrowia, a nawet życia. Infekcja bakteryjna szerzy się wraz z krwi oddziałujące na cały organizm. Wiele chorób takich jak np. infekcyjne zapalenie w sierdzia, reumatoidalne zapalenie stawów czy kabebuszkowe zapalenie nerek zostało powiązanych z patogenami pochodzenia zbowego. Osoby przygotowujące się do innych stomatologiczne zabiegów chirurgicznych tak powinny zostać zbadane przez lekarza dentyst w celu wykluczenia zbopochodnych ognisk zaka które mogłyby przyczyn późniejszych powikłań.